jesteśmy bezpieczni. Łukasz Jurkowski nam tu się ładnie zaprezentował. 2 lata bardziej ostatnie za mikrofonem, a nie w oktagonie. Ale tak trochę przewrotnie zapytam Mariusza Pudzianowskiego, człowieka, który oczywiście walczył z Milanowiczem. Ale czy też czujesz się tak, że 2 lata cię nie było w oktagonie na poważnej walce? Wiesz co, nie ma co tutaj ocenie tak, że 2 lata nie byłem na poważnej walce. Akurat ostatnio z Erkojunem też wychodziłem. Nie każdego zawodnika trzeba traktować poważnie. Jest to Erkojun, akurat był to młody chłopak, który cały czas zasuwa, cały czas się rozwija i młody, gniewny, który idzie do przodu i tą technikę cały czas szlifuje, więc nie można go traktować, było jak jakiegoś freak fighta. No te 4-5 walk miał i całkiem dobrze mu idzie, nie zawsze idzie wygrywać, wiadomo, że on od dziecka tego nie trenował. No Łukasz 2 lata przerwy miał, potem cały okres przygotowań do Bombardiera był, to, że po prostu sytuacja tak się potoczyła, jak się potoczyła, to ani to od niego zależne było, ani od włodarzy, po prostu tak los poukładał wszystko, a to, że Nikola wyszedł, wszyscy z tego Nikoli się śmieją, to niech tylko zobaczą na social mediach, w Mastersach wygrał Mistrzostwo Polski, potem w judo, to w takich zawodach, więc nie jest to jakiś tam ogórek, no name, chłopisko, które waży 130-140 kg i czynnie cały czas trenuje, i jak machnie tą ręką, potrafi znokautować, więc nie był to taki ogórek, który nikt nigdy sobie nie robi. Przyszedł sobie. Oczywiście, że niektórzy będą tak krytykować, gadać, ale jednak ten chłop ma siły. Jeżeli ktoś uważa, że jest taki słaby, to niech wejdzie z nim na matę i się z nim spróbuje. A ja wiem, co to znaczy, bo przycisnąć potrafi. Więc nie jest to taki zawodnik no name. Mariusz, maj 2010 roku, Gala Musin, na karcie ty, Łukasz Jurkowski. Czy ty wierzyłeś, że kiedykolwiek możecie się spotkać w klatce, ale wiesz, przeciwko sobie? Fajne pytanie, wiesz co, ja tak naprawdę nie wierzę, że ja tyle lat, i do mnie to nie dociera, że ja tyle lat jestem w MMA. Miała być to przygoda tylko na raz, dwa wejście do klatki, ot i tyle. A to, że ta trzecia w Musin już była, no mówię, dobrze, no. Jedna gala wyjdzie, no z Kawaguchim wyszedłem, mówię, dobra, przecież to też mądre nie było, że 2 tygodnie po Kawaguchim, gdzie ja obudziłem się w szatni dopiero, co prawda nie byłem znokautowany, tylko po prostu wysiłek fizyczny i beztlen taki był, że obudziłem się w szatni, koniec już? No koniec, wygrane, no tak. No i 2 tygodnie później pojechać na byłego mistrza UFC, to też tak po prostu mądre nie było. Z punktu widzenia dzisiejszego, dzisiaj bym się bardzo grubo zastanowił, czy na przykład byłego mistrza UFC, no nie wiem, któregoś z tych obecnych mistrzów, którzy byli, wziąć sobie Miocicza, czy jeszcze kogoś innego, czy z tych zawodników i wyjść sobie z nim do klatki, to dzisiaj nie byłoby to też zdrowe i mądre. A Mariusz, no co, nie pójdę? No jak nie? No, no i wtedy może nawet zabrakło bardziej mi chyba kondycji niż czegokolwiek, bo charakteru to mi tam nie brakowało. Już w tej drugiej rundzie, chyba przy 7 czy 8 minucie to było, to już po prostu on mi nic nie robił za bardzo, tylko po prostu nie było czym oddychać, więc powiedziałem, dobra, dosyć tego cyrku, koniec, trzeba powietrza złapać. No i wesoło, no to miała być tylko przygoda taka krótka. Ta przygoda już trwa 13 rok. W maju minęło teraz, na początku maja minęło 13 lat, przepraszam, 12 lat minęło, jak wszedłem na salę zapaśniczą i zacząłem trenować MMA. To z tej przygody już 13 rok leci. Jak w takim razie motywować się do tych starć przez te 12 lat? Za każdym razem tak naprawdę od początku, układając sobie coś w głowie, czy wbijasz się po prostu w ten trening i po prostu chcesz to robić? Ja już się nad tym nie zastanawiam. Cały czas trenuję, mam tą samą motywację jak 34 lata temu, bo 34 lata trenuję, 34 lata wchodzę na salę treningową, czy to siłownię, czy to matę, czy to była, będąc młodym chłopakiem, chodziłem na treningi karate, potem z tego karate i z boksu trochę zrezygnowałem, dlatego że skąd pochodzę tam, no to nie było możliwości tego trenowania. Sporty siłowe były na tamten czas, tak jak dzisiaj jest na przykład na topie MMA, że wszyscy chcą teraz trenować MMA, zawodnicy z siłowni, trójboiści, ciężarowcy, aktorzy, wszyscy chcą MMA. To na tamte czasy, 98, 99 czy 2000 rok, wszyscy chcieli być strongmanami. Wszyscy dźwigali worki z kartoflami, takimi podźwigał parę razy, on będzie strongmanem. Przeleciał się z jakimiś bloczkami, on będzie strongmanem. I rzeczywiście były na tamte czasy takie zawody, że jakieś robili sobie takie miejscowe zawody, regionalne, miastowe, najsilniejszych chłopaków. I dzisiaj jest podobnie z MMA. Jak przeglądam się tak, postawiłbym na
na tamte czasy MMA i to bym postawił na równi. Dzisiaj po prostu kto sobie założy jakąś koszulkę obcisłą, to już trenuje MMA, pitbulla założy, czy jeszcze jakiegoś, to już jest zawodnik MMA. No ale no cóż, takie po prostu są czasy, no i trzeba to akceptować, na tamte czasy też tak było. No i fajna zabawa z tym wszystkim jest, ja się dobrze tym bawię, cały czas ten sam zapał mam, tylko no jednak zmęczenie materiału momentami już przychodzi. To już jest jednak 40 par lat na karku i chciałby się trenować, tak jak 20-latek, ale tu już jednak troszeczkę trzeba więcej odpoczywać, jeszcze troszeczkę kibicom dostarczę emocji i w pewnym momencie może być to z dnia na dzień, może być to w listopadzie, może być to za rok w grudniu, bo nie wiem w którym momencie, ale to przyjdzie taki moment, że z dnia na dzień to będzie, nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy to będzie za pół roku, czy za 3 miesiące, czy za 2 lata. W pewnym momencie powiem dosyć, dziękuję, niech się młodzi bawią tym wszystkim, ale to jeszcze chyba nie ten czas. A jak powstał pomysł na walkę Pudzian-Juras? No to wszystko samo się tak naprawdę urodziło, dlatego że włodarze mieli niezłą zagwozdkę, dlatego że musieli szybko znaleźć mi przeciwnika. O godzinie 14 czy o godzinie 15 dowiedzieli się, że Bombardier z wyrostkiem ma problem, no i szybko trzeba było. Potem wiem, że, no teraz już mogę powiedzieć oficjalnie, Norwek, który miał Zizu bić się, no na początku zgodził się. Później, no 2 godziny do gali, mówi, ja się z nim boję, on ze mną nie wyjdzie. No dobrze, no to na następne wyzwanie. Potem jeszcze ktoś tam, no to wzięli tego zawodnika. Będzie się Mariusz z nim bił? Mówię, dobra, ale jak on się bije? Nie wiem, nic nie wiem, dobra, po prostu wchodzę, co jest, to będzie. Ale oczywiście tam szybko języka zaciągnąłem, no Milowicz, no dobrze przechodzi popisko, no uważaj, żeby gdzieś bomby przypadkiem nie dostał, bo to jest to zawodnik czynny. No i wielka niewiadoma była, ale potem po takim rollercoasterze już mi wszystko obojętne było. Co będzie, to będzie, trudno się mówi, przegram, to przegram, wygram, to wygram, dlatego że to nie wiadomo co to, żeby to wszystko się odbyło. No i było jak było, no a wracając do pytania, jak to się wyszło, po prostu Juras w pewnym momencie zastąpił, nie? No to ja w pewnym momencie, później już słysząc to, mówię, to dobrze, to dawaj. A ktoś powiedział, no to zrobimy to zestawienie. No i tak po prostu z niczego zrobiło się to fajne zestawienie. Ja powiedziałem tak, Juras powiedział tak, no i wchodzimy razem do klatki. No i na pewno wiem, że Łukasz i ja zostawimy tam dużo, dużo zdrowia w tej walce. Zemrzało po tym ogłoszeniu i najwięcej obiekcji, część przynajmniej fanów miała z tego powodu, że trenujecie razem w klubie. I tak się zastanawiam, czy był telefon do Łukasza, słuchaj Juras, jak to robimy, żeby się w tym klubie nie spotykać, żeby wiesz, nie było takiej atmosfery, że ktoś kogoś podgląda. Był taki telefon? Nie musimy robić tych telefonów, dlatego że czasami tak jest, że Juras kończy trening, ja zaczynam i on czasami coś robi i jeszcze z niego, brutalnie powiem, łachadrę. Bo widzę, że troszeczkę męczę się na tej bieżni czy na tej siłowni. Dawaj to grubasie, ciśniesz tam, dlatego że ma być dobra walka i oczywiście tak. Tylko tak jak już wcześniej powiedziałem, troszeczkę obawiam się tej walki, tak? Dlatego, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. Chcę wygrać, ale wchodzę do tej walki nie z założeniem zrobienia jemu krzywdy, jakiejkolwiek, ale wiem, że w MMA, gdy będą garści mocne i kopy mocne będą z jednej i z drugiej strony, żeby tylko krzywda się za duża na mnie stała, bo wiem, że tam nie będzie hamulca. On chce wygrać i ja chcę wygrać. Ale widać, że się lubicie, Mariusz, i to może być problem, żeby wiesz, przestawić jakiś taki pstryczek. Uwierz mi, że nie będzie problemu, gdy wpuszczą mnie i ciebie do klatki, uwierz mi, nie będzie ręka. To akurat nie będziesz miał problemu. No i z Łukaszem podobnie będzie, no, że po prostu klatka się zamknie i to jest taka rywalizacja sportowa będzie. Każdy będzie chciał wygrać, ale w MMA te ciosy ważą. Tam nie będziemy klepać na 50%, tylko każdy tym jednym strzałem ubić. Ja będę chciał go ustrzelić jednym strzałem, on mnie. No i ciekawe, którego ustrzeli. A kogo stawiasz w roli faworyta tej walki, jak patrzysz na człowieka, który cię do MMA trochę wprowadzał, bo mogę tak to powiedzieć, albo który ci pomagał tą dekadę temu, który teraz, tak jak mówiłeś, troszkę przybrał, którego dobrze znasz z codziennych treningów, czy on będzie gotowy na 60%, czy na 80%, to ty masz większe szanse, jak to będzie 100% Jurasa, to będzie ho ho. Problem. Zgadza się oczywiście, że Juras przez pierwsze 3-4 lata bardzo dużo mi pomagał, bardzo dużo sparingów razem robiliśmy i nawet 2-3 lata temu jeszcze, czy nawet 2 lata temu przychodził na treningi, czasami wpadał na te treningi w środę czy w piątek, kiedy są treningi sparingowe i razem robiliśmy jeszcze chyba 4 miesiące temu robiliśmy razem sparingi, więc jest to żadna tajemnica. No i
No, fajne zestawienie będzie, no co mam po prostu powiedzieć, no wprowadził mnie w to wszystko, no on nigdy w wadze ciężkiej nie bił się, on zawsze bił się w wadze 93 kg, no tutaj będzie co innego sparing, co innego walka, ja jestem naturalny ciężki, Łukasz, jak to się mówi brutalnie w naszym środowisku, udawany ciężki, więc zobaczymy jak to będzie, ale na pewno go nie lekceważę, jest to zawodnik z dużym doświadczeniem, od dziecka trenuje sztuki walki, więc na pewno go nie lekceważę i ma tam w rękawie parę niespodzianek dla mnie. Mariusz, mówisz, że nie lekceważysz Łukasza, ale na twoich mediach coraz częściej widać, jak jeździsz kombajnem, ciągnikiem, coś tam robisz na polu, niż rzucasz filmiki z siłowni. Na ile właśnie poważnie się przygotowujesz? Powiem może tak, życie nie polega tylko na siedzeniu 24 godziny na sali, a jeżeli ktoś tylko żyje samym sportem, to jest błędne myślenie. Dlatego, że rano sobie wstaję, półtorej godziny treningu robię rano, piąta rano wstanę, zrobię bieganie, brzuch, grzbiet, rozciąganie i to schodzi się dosłownie 90 minut, tak do godziny 40. To jest poranny trening, to jest jednostka treningowa. Potem idę sobie prysznic wziąć i idę do normalnej pracy, jak normalny Kowalski. Co prawda, w chwilę sobie pojeżdżę ciężarówką, wejdę sobie godzinę koparką, porobię, potem znowu usiądę, przebiorę się, siądę za biurkiem, dokumenty porobię. Godzina 17 sobie skończę tą pracę, godzinkę przerwa na obiad, jakaś jest, prysznic sobie wziąć i wchodzę na 2 godziny na salę zapaśniczą. Albo inaczej też jest dzień rozłożony, że o 11 idę na trening, potem wieczorem znowu sobie bieganie dorobię, więc życie nie polega tylko na samym trenowaniu. Jeżeli ktoś mówi, że tylko trenuje, no to kłamie. Nie można trenować 5 godzin dziennie, 6 godzin nie można trenować. Można potrenować 2,5 godziny dziennie, systematycznie, uczciwie i możesz być mistrzem świata. Ja nawet pamiętam, jeszcze zawsze przytaczam i wracam do ciężarów. Trenowałem godzinę 40, nie więcej, 6 razy w tygodniu i potrafiłem zrobić mistrzostwo świata 10, to znaczy 5 razy. 10 razy na pudle stałem, więc więcej nie potrzeba trenować. Jak będziesz trenował 1,5 godziny codziennie, uczciwie, tyle wystarczy. Więc nie potrzeba cały czas siedzieć i pokazywać. Siedzę na sali. Życie jeszcze jest inne poza salą zapaśniczą i matą. A właśnie to moje życie takie wygląda i po prostu pokazuję, jak normalnie żyję. Potrafię wsiąść sobie na ciągnik, pryskać, potrafię na ciężarówkę wsiąść. Tak naprawdę chyba wszystkim jeżdżę. Jeżdżę, latam, co tylko jest możliwe, czołgami, spychami, wszystko co możliwe, wsiadam i jeżdżę. W tej walce decyzji nie będzie. Ciężkie pytanie. Powiem ci tak, jeżeli będzie to 3 rundy, to będzie to, nie chciałbym, żeby to trwało 3 rundy, bo to brzydko będzie wyglądało. No jestem realistą, chciałbym, żeby to się skończyło albo przez poddanie, albo przez TKO, albo przez knockout, chociaż przez 12 lat jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym przegrał przez knockout, no ale zawsze musi być ten kiedyś pierwszy raz. Jestem tak prawie pewny, że nie będzie decyzji. Tak no, 70 do 30 dam. Że nie będzie tej, że decyzji nie będzie, ale no zawsze jakieś znikome ryzyko jest. Mówisz, że jeździsz wszystkim, to kim ty będziesz w tym starciu? Tym swoim Lambo, kombajnem, ciężarówką, czy takim, wiesz, traktorem, który wjeżdża i rozjeżdża? Trzeba być uniwersalny, trzeba radzić sobie w każdej dziedzinie. Jak potrzeba, to będzie czołg, jak potrzeba, to będzie Lambo, a jak potrzeba, to będę w górze fruwał, a potrafię. Więc daję sobie radę w każdej płaszczyźnie. Może jakimś mistrzem w każdej dziedzinie nie jestem, ale odnajdę się w każdej płaszczyźnie. I wiecie doskonale o tym, że potrafię z garści przyłożyć, w parterze potrafię też, a jak się uda, to i uduszę. Więc odnajdę się w każdej płaszczyźnie. Nie jestem mistrzem w żadnej płaszczyźnie, ale odnajduję się wszędzie. Skoro zakończenie kariery może nadejść w każdym momencie, czy jest jakaś walka, którą chciałbyś stoczyć? Nie wiem, może jakiś rewanż, zamknięcie trylogii, a może zupełnie ktoś nowy, kto cię interesuje? Nie, tak jak już powiedziałem, sportowo jestem spełniony, teraz się po prostu tym sportem bawię. Sam sobie chcę po prostu coś udowodnić, że wyjdę do klatki 3 razy 5 minut, zrobię, skończę i potem wstanę do was i zrobię normalny wywiad. A kiedyś tak było, że zrobiłem 2 razy 5 minut, no i Mariusz, wywiad,
padać mi, bo ja po prostu męczyliście mnie, ja nie miałem siły słowa wydusić siebie i wiecie, że to prawda po prostu była. A dzisiaj jest to właśnie fajne i czekałem tego momentu, że kończę, dwie minuty przerwy i mogę normalnie rozmawiać, a tego nie było. Mimo to, że głowa chciała, ale ciało mi nie pozwalało. Ktoś powie, a on się obija, na treningu nic nie robi, zero postępów. To niech ktoś przyjdzie z podnoszenia ciężarów i wejdzie do klatki i wtedy z nim porozmawiam. Siedzieć na fotelu i z pozycji fotela to każdy potrafi być mistrzem świata i każdy potrafi być skoczkiem narciarskim, dobrym Lewandowskim na fotelu, ale w rzeczywistości to nie potrafi kilometra przebiec. Umawialiście się z Jurasem na jakiś after, jest jakiś zakład, jakaś zabawa, bo tutaj przed chwilą ty nazwałeś go grubaskiem, on troszkę głuptaskiem, o tak to powiedzmy, czyli jest jakaś umowa, zakład, ktoś stawia piwo, ktoś stawia kolację? Do piwa to my na pewno obaj nie będziemy siadać. Godzina pierwsza w nocy, o ile będziemy w stanie. U niego w lodówce jest jedno schłodzone, u mnie w lodówce jest drugie schłodzone, no i jeszcze towarzysza, żeby nam napój jakiś przyniósł, więc jesteśmy dorosłymi chłopami. No i na pewno to się skończy tak, że głowa na drugi dzień może boleć, ale na pewno nie od ciosów. Oczywiście jesteśmy ludźmi, chcemy po prostu dać naprawdę dobrą walkę. On i ja chcemy dać dobrą walkę, żeby ludzie mieli na co popatrzeć. Nie chciałbym, żeby to się skończyło w jedną rundę. Chcę po prostu pokazać, że potrafię i wiem, że Łukasz to samo będzie chciał zrobić. No i będziemy robić tak, żeby kibice byli zadowoleni i nie byli zawiedzeni. W jaki sposób klub podchodzi do tego pojedynku? Bo w WCA były już turnieje szachowe, był tenis stołowy, a teraz jest realna walka dwóch zawodników tego klubu. Jestem ciekaw, jak chłopaki do tego podchodzą. Taki Daniel Omielańczuk, znany w klubie, taki lekkoduch. To jakie są nastroje w klubie? Na pewno wygra zawodnik z WCA. To i tego możemy być pewni. No na początku troszeczkę był taki mały niespach. No jak to tutaj jedno to? A to jest po prostu czysta sportowa walka bez złej krwi. Wchodzimy razem do klatki i jeden z nas musi wygrać. No jeden może leżeć na dechach znokautowany. Może tak być. No i się troszeczkę powiem, nokautu się może tak nie boję, bo to chwila urwie się, filmu nie będzie, obudzi się tam po 30 sekundach i jest dobrze. Najgorzej, jak sobie krzywdę zrobimy jakąś taką na 2-3 tygodnie, to będzie najgorsze, bo to nie będzie celowe, no ale tak może się skończyć. Tego się tylko obawiam najbardziej. Dziękujemy. Dziękuję również i do soboty, nie, do w piątek jeszcze będziemy się widzieć na ważeniu. Więc dziękuję i do piątku.